Hej, witajcie drodzy widzowie, Reku 260, więc zapraszam was na spotkanie w ramach kariery menedżerskiej reprezentacji Polski sezon drugi i mecz towarzyski oczywiście z Portugalią. A teraz później będziemy mieli drugi mecz towarzyski reprezentacji Polski, ale nagramy 23 maja, bo jutro finał Ligi Europy. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do spotkań. Portugalia Polska. Konfiguracja. Także wybierz, zmień strój, proszę państwa, żebym czerpał. Czerwony, czerwony, zielony będzie. No to no, tyle, jeśli chodzi o zmiany. Witamy Państwa z wysokości Stadionu Bielika, Stadionu Światła. Czas zapinać pasy i szykować się na wspólne emocje. Witam się z Państwem, duet komentatorski, Tomasz Stachowski, Jacek Laskowski. Po spotkaniu do polskich kibiców niemała gratka, ponieważ te czyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Reprezentacja Portugalii mierzy się z naszą drużyną narodową. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowani są już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani minuty. I ruszyła pierwsza połowa. Proszę was za lekkie ścinki na cenę. Pora, by zobaczyć, kto przygotował nam selekcjonerów Portugalczyków. To musi być bramka! Kuźwa! I teraz
skuteczne wybicie piłki. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przód. Może być z tego okazja. Lewandowski będzie groźny. Dobitka, dobitka, dobitka! Będzie groźnie! Jednym razem! Rywale neutralizują stworzenie z pożytku. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozbić się tej akcji. Ajaj. Nie wyszło. Strata. Co za... Roberta Mandowski. Roberta Mandowski. No co za... Thank you.
Ręka. Próba odbioru i przerwany atak. Portugalia. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Świetne. Oczywiście musieli zepsuć taki ładny strzał. No musiał mi zepsuć. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. To była fantastyczna obrona. Błysnął teraz talentem i tylko dzięki niemu dalej remisuje. Faul. Strata biało-czerwonych. O, świetny przechwyt. Może być zakończenie. Do bramki nie da. Co jest? Co się z tego za chwilę skonopi? No, chamstwo. Jezus. I piłka dla drugiej drużyny. Zieliński przyjmuje piłkę. Wyjdą na płatnie. Wreszcie. Ależ bramka, na powtórkę widzimy, jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. Dzięki tej szansie jego drużyna prowadzi. Widać radość, że jego plan taktyczny się sprawdził. Teraz tylko utrzymać. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Decyzja. Wikłana akcja może coś zrobić.
szesnastce. Sędzia gwiżdże rzut karny. Chyba z dupy. Jestem przekonany, że sędzia po gwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartę. Niespecjalnie mnie to dziwi, jednak to wystarczająca kara za to zbieranie. Kartka to byłaby chyba przed... Kurde! I jest kartka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do ciotki. Nie ma co. Trzeba zapomnieć o kartę. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Teraz czas na połowę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Piłka w grze. Zaczynamy drugą część meczu. Polacy mogą być z siebie zadowoleni, ale prowadzenie jest tylko jednobramkowe. Trzeba uważać. Tak, to. Tak.
przyjęcie, złe. Złe. Było złe przyjęcie. Nieudanie teraz. Strada. To ci... Musiałeś Witinka tu się znaleźć jak każdy musiał się tu znaleźć. Skąd on się tu znalazł tak szybko? Ładnie mija teraz chyba. Przyjmuje podanie. To nie było. Oni bramka. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zarzekane. Gonzalo Ramos przyjmuje. Nic nie było. Co on tu robi? A przede wszystkim skuteczna interwencja. Szlak? Szlak? Nie! To drugi inkas! Tak.
Interwencja skuteczna. No teraz ładnie skupą na połowie rywa. Bramkarz może mieć pretensję do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi. Dziś, czego się dziwną, zamieniają w złoto. Na tablicy wyników 3 do 1. Strata, muszą uważać. 10 minut do końca meczu. Podawał Lewandowski, ale piłka trafi do rywali. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Mija obronę tym punktem. Wchodzi na czystą pozycję. Okazja! Chyba trafi! Jest w okienku, ładnie poszło. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki.
zdecydowany jest to zupełnie, bo to już końcówka spotkania. Tylko jedna minuta policzona do regulaminowego czasu. Dobra, trzeba coś się na nimi pastwić. Dziękuję za uwagę. Wszyscy naciśnijcie, subskrypcję na kanale, do zadaszki, a w ogóle komentarze podpijmy. Trzymajcie się.